Good evening and welcome to our seminar on the human mind, brain. Dobry wieczór. Witam na kolejnym spotkaniu. Będziemy mówili na temat umysłu ludzkiego. Especially we're talking about the effects on the frontal lobe of the human brain. Zwłaszcza będziemy mówili o wpływie na przednią część mózgu. Our main activity for our relationship with God. Tutaj ta część mózgu zawiaduje naszymi relacjami z Bogiem. And the as we mentioned last night, the human brain is the part of our body that is our the human brain is where we are in our body. Ludzki umysł to po prostu my. To jest ta główna część nas, naszego ciała. Then God is longing for us to keep our brain clear to where He is able to communicate with us. A Bóg chciałby, żeby ten umysł był czysty, tak ażeby on mógł z nami się kontaktować. The human brain is the place where God and Jesus and the Holy Spirit is able to communicate us with us through the brain. Mózg to ta część, przez którą Bóg Ojciec, Jezus i Duch Święty kontaktują się z nami. This is where we have our reasoning powers, our will. Tam mieszczą się nasze moce rozsądku, woli. Our willpower, our judgment and choice, love, osądu, worship and love. Wyboru, wielbienia Boga, miłości. And the frontal lobe of the brain, the very front behind our forehead. Ta pierwsza część mózgu za naszym czołem. Is 33% of the total brain is frontal lobe. Stanowi 33% całego mózgu. This is the area that God is longing to communicate with us. Ale to jest ta ważna część, przez którą Bóg chce się z nami kontaktować. And this is the area of the brain that the devil works the hardest. I to jest ta część, nad którą diabeł najmocniej pracuje. To try to weaken and destroy. Chce osłabić tę część i zniszczyć. I'd like to have you turn in your Bible, if you sięgnijmy teraz do Biblii. To Romans chapter 12. Do 12 rozdziału listu do Rzymian. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Wiersz pierwszy i drugi. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być, tu nasz przekład ten warszawski mówi, duchowa służba wasza, ale oryginał mówi, taka winna być rozsądna, rozumna służba wasza. Then he says, be not conformed to this world. A dalej mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. But be ye transformed by the renewing of the mind.
ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. And so last night we talked about how the devil tries to get into the human mind through our base passions, through the base of the brain. Mówiliśmy wczoraj o tym, że szatan stara się dostać do naszego umysłu poprzez tę drugą część mózgu, odpowiadającą za nasze pasje. In the writings of Ellen White, she talks about the base of the brain, this part of the brain, being the animal propensities, or the animal part of our brain. Ellen White pisze, że ta druga część mózgu odpowiada za te nasze zwierzęce pobudki. Because this part of the brain, as I mentioned last night, talks about that I talked about last night, this part of the brain is the part that deals with our hunger, our appetite. Ta część odpowiada za nasze potrzeby, takie naturalne, jeśli odczuwamy głód. This is the part of the brain that deals with our emotions. Ta część zawiaduje naszymi emocjami. And it's the part of the brain that deals with our anger, rage. Tutaj mózg odpowiada za nasze takie emocje jak złość, wściekłość nawet. And so, if you're being chased by a lion, this part of the brain has part to do with getting away from it. Gdybyście musieli uciekać przed lwem, to ta część by się zajęła tą sprawą. Ta tylnia. But this, the forebrain, is where we have our reasoning powers, and this is our humanity. W tej części mamy te elementy, które decydują o naszym rozumowaniu. To naprawdę ta część odpowiada za człowieczeństwo. Animals have a small part of this part of the brain. Zwierzęta mają bardzo słabo rozwiniętą tę część mózgu. A cat has about 3.5% frontal lobe. Kot na przykład ma tylko 3.5% całego mózgu w tej pierwszej części. A dog has about 7% frontal lobe. Pies ma tylko około 7%. A monkey, which we have lots of in our place in India, a monkey has about 17%. My ich mamy dość w Indiach. One mają około 17% w tej pierwszej części mózgowia. But human beings have 33%. Ale przednia część mózgu człowieka zajmuje 33% całego mózgowia. You never see a monkey sitting and praying or reading a Bible or nigdy nie możecie, nie dojrzycie małpy, żeby siedziała i modliła się albo czytała Biblię. The birds sing their beautiful songs. Ptaki śpiewają piękne swoje pieśni. And give glory to God through their music. I oddają chwałę Bogu przez swój śpiew. But man was created in the image of God after his likeness. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Therefore, man is very special to God. Dlatego człowiek jest istotą wyjątkową dla Boga. The more I study
the anatomy and physiology and the way God has created us. Im bardziej studiuję fizjologię, anatomię, w jaki sposób Bóg nas stworzył, the more confidence and the more faith and the more trust I have in the living God. Tym bardziej ufam, mam większe zaufanie do żywego Boga. In fact, as I study the human body, I'm amazed that any human being could even believe in evolution. Gdy tak badam, jak wygląda ludzkie ciało, to aż trudno mi uwierzyć to, że są ludzie, którzy potrafią akceptować ewolucję. A person that would study the human body would have to just absolutely rebel and say, I just don't want to believe it, so I'm going to teach different. That's the only way you could do it. Ludzie, którzy naprawdę studiują anatomię ludzką, to czasami mówią, nie mogę wierzyć w ewolucję, ale muszę tak uczyć. But Paul says here that we should present our body a living sacrifice to him. A Paweł mówi, że powinniśmy stawiać ciała nasze jaką żywą ofiarę dla Boga. And he says, don't conform your mind to the world. Don't live the way the world lives. Don't eat the way the world eats. I dlatego mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. Nie jedzcie tak, jak w tym świecie ludzie jedzą i tak dalej. And prove the good and acceptable way of God. I stawiajcie wasze ciała taką ofiarą przyjemną, miłą dla Boga. Now last night I started talking with you about some of the ways that the devil uses to gain control of the human brain. Wczoraj mówiłem o tym, jakie sposoby stosuje diabeł, żeby przyjąć kontrolę nad ludzkim umysłem. Or to bring down, slow down the electrical activity of the human brain. Albo pomniejszyć te działania umysłu ludzkiego z pierwszej części. And at the same time, in order to please man and draw his attention, the devil stimulates this part of the brain, increases it, so that it's more active and this is less active. Natomiast chce dać człowiekowi więcej przyjemności, chce pobudzić tę drugą część mózgu, a pomniejszyć działanie tej pierwszej części. And so last night we talked about alcohol. Wczoraj więc mówiliśmy na temat alkoholu. And we talked about how alcohol actually destroys brain cells. Mówiliśmy, jak alkohol niszczy komórki mózgu. Causing the brain to literally shrink up, get smaller in your head. Także po prostu mózg się pomniejsza. And especially the part of the brain that's the most damaged by alcohol is the frontal lobe of the brain. A ciekawą jest rzeczą, że alkohol specjalnie niszczy te komórki z pierwszej części mózgu. Now last night I mentioned that this is a subject, the subject of alcohol is one that is not a big problem in the Adventist Church. No, wspomniałem, że alkohol nie jest tym wielkim problemem w Kościele Adwentystów. However, I started thinking about it after I left last night and I thought, actually, it's pretty true. Ale gdy poszedłem do domu i zacząłem o tym myśleć, no, wiedziałem sobie, jest to prawda. That more and more Seventh-day Adventists are drinking alcohol. Ale jest też coraz więcej Adwentystów, którzy piją alkohol. And that's a very sad thing. I to jest bardzo smutne. But
In some areas there's quite a bit. Ale w niektórych częściach świata to się daje zauważyć. But now tonight I want to talk about another habit that another drink. Dzisiaj chciałbym mówić o innym nałogu, dotyczy również napoju. That will perhaps stir a lot more Seventh-day Adventists. Który może bardziej dotyka Adwentystów Dnia Siódmego. And that's the subject of drinking coffee and tea. To kwestia picia kawy i prawdziwej herbaty. Coffee and tea are I don't know how long it's been becoming, but has become a part of many Seventh-day Adventist diets. Nie wiem, jak długo niektórzy już z tego korzystają, ale wiem, że dość znaczna część adwentystów po prostu traktuje jako swoją dietę picie kawy, herbaty prawdziwej. And it's sad that even many pastors and all the rest use coffee and tea. Smutną jest rzeczą, że również i niektórzy pastorzy piją kawę czy też prawdziwą herbatę. But what's wrong with it? No, ktoś zapyta, ale cóż w tym takiego złego? Billions of people around the world use coffee and tea. Billions. Miliardy ludzi pije kawę i herbatę. Billions of cups of coffee are drunk every day. Każdego dnia wypija się miliardy filiżanek kawy i herbaty. It can't be that bad. To na pewno nie jest takie złe. Or can it? No, czy rzeczywiście? And besides that, there's great benefits with coffee. Poza tym niektórzy mówią, że kawa daje wiele korzyści. I was flying on an airplane and I was looking at the airplane magazine there and there was a whole article on all the benefits of coffee. Leciałem samolotem i tam było pismo takie, które ja przeglądałem i cały artykuł był o kawie i o korzyściach, które daje kawa. I'm sure it was sponsored by the Coffee Bean Association. Jestem pewien, że ten artykuł był sponsorowany przez jakieś ugrupowanie związane z produkcją kawy. And after a whole article of two or three pages. Artykuł był na jakieś dwie, może trzy strony. Telling you all the wonderful benefits. I opisywał szeroko o tych korzyściach, jakie niesie kawa. At the end there was a paragraph about this long. A na końcu był taki krótki ustęp tylko. That told all of the things that it does. It raises your blood pressure. It causes ulcers. It does. Yeah, of course we know that. I tam było napisane. No oczywiście wiemy też, że podnosi ciśnienie i coś tam jeszcze było wspomniane. But even that didn't mention the effect that it has on the frontal lobe of our brain. Ale nie było nic o tym, jak kawa wpływa na tę pierwszą część naszego mózgu. They've done all kinds of experiments with secretaries and offices and drinking coffee. Robiono wiele doświadczeń z sekretarkami, które piją kawę. Under the influence of drinking coffee, a secretary can type faster. I stwierdzono, że na przykład sekretarka, jak wypije kawę, to szybciej pisze. You can think faster. Szybciej myśli. Your whole brain goes into a faster gear. Cały mózg chodzi na wyższe tam biegi. And even the tongue goes faster. Nawet język szybciej pracuje. And when they lose their temper, everything goes a whole lot faster also. Oczywiście, jeśli traci się kontrolę nad sobą, to wtedy szybciej wszystko i ten język szybciej pracuje.
studies show that drinking one cup of coffee, badania wykazują, że po wypiciu jednej filiżanki kawy can reduce the blood flow as much as 40% to the frontal lobe of the brain. Przepływ krwi do mózgu może się zmniejszyć o 40%. That's pretty amazing. Bardzo wiele. In the PET scan it shows that the blood flow actually slows down in the frontal lobe of the brain. To można zobaczyć przy pewnych badaniach, jak ten mózg spowalnia przepływ, jak ta krew spowalnia i coraz wolniej płynie do mózgu. Now, in order to explain a little bit about the effects of coffee, I need to talk a little bit about the actual brain itself. Zanim powiem więcej na temat tego, jak picie kawy wpływa na mózg, to troszeczkę więcej powiem o samym mózgu. And how the brain communicates, how one part of the brain communicates with another part. Powiemy o tym, jak jedna część kontaktuje się z drugą częścią, jak komunikacja przebiega. The brain communicates through our neurons or our... Ta komunikacja przebiega po neuronach. Our brain cells. Tak mniej więcej wyglądają nasze komórki mózgu. And it's somewhat like the roots of a tree. Wygląda to jakby korzenie drzewa były. The somewhat like, well, we'll just draw one up here. Here's a tree and the roots go out to pick up nourishment, like this. No więc narysujmy to drzewo i korzenie, które dostarczają soków temu drzewu. The brain communicates by its cells having dendrites or having long connections coming komórka out. Komórka ma takie dendryty, dość długie połączenia. And one cell will grow a little connection over to some of the dendrites of another cell. I jedna komórka łączy się później, kontaktuje się z drugą. And the electrical impulses, the chemical electrical impulses travel down the axon or the nerve stem. I jeśli dochodzi do połączenia z drugą komórką, prąd przepływa z jednej do drugiej. Jump across the synapse or the area, the little switch in the brain. Te ciemne plamki to są synapsy, można by powiedzieć, to takie przełączniki są, przez które później przepływa prąd. Electrically stimulate this cell. I jedna komórka wpływa poprzez ten prąd na drugą komórkę. Picking up information from this cell. I przekazuje informację. And passing that on to another cell. A ta później przekazuje tę informację do następnej komórki. In which it picks up more information on the same subject. I przekazuje coraz więcej tych informacji na dany temat. And so it goes on through the entire thought pattern of the brain is done by electrical current, chemical and electrical current together passing electrical currents through the system, through the brain. Poprzez reakcje chemiczne wytwarzany jest prąd i ten prąd przenosi informacje poprzez cały mózg. Now, I want to draw for you a magnification of this little area right here, which is called the synapse. A teraz chciałbym narysować powiększenie tej maleńkiej plamki zwanej synapsą.
I'll make it greatly enlarged so that jest to bardzo duże powiększenie. The electrical or the chemicals and electrical current come down the axon to this little synapse, to the bouton or the little synapse. Prąd elektryczny dociera do tej synapsy tutaj, takiego przełącznika. There's a chemical reaction in here. Tu zachodzą reakcje chemiczne. And if this is stimulated, sufficiently stimulated, i gdy ta synapsa jest odpowiednio mocno stymulowana, this will actually spray like a spray across this gap into little receptors over on this side on the dendrite. To przechodzi tak jak gdyby taki it sprays across. The chemicals will actually come across. Elementy chemiczne przechodzą na drugą stronę. And that's how it electrically stimulates the next cell. I w ten sposób jest stymulowana następna komórka. This process is going on in your brain and my brain right now. Electrical, all this is happening. Ten proces cały czas przebiega teraz i w waszych, i w moim mózgu. And so the brain is a massed telephone communication center. Możemy powiedzieć, że mózg to takie centrum komunikacyjne, jakby gdzieś tam w jakimś zakładzie telefonicznym. And telekomunikacyjnym. There's electrical current running through the brain. Prądy elektryczne cały czas tam przepływają. Now, all of this, this is called these chemicals that come across to stimulate the next cell, the next dendrite. Those chemicals are called neurotransmitters. Te cząsteczki chemiczne, które przechodzą z synapsy jednej komórki na drugą, nazywają się nazywają się neuroprzekaźnikami. They transmit from one nerve to another. Przekazują informacje z jednej komórki do drugiej. Now, this is where our problem is with drinking coffee. I tutaj jest cały problem związany z piciem kawy. And it's where our problem is with drinking tea, and it's where our problem is with using any caffeine product. I to samo jest z piciem herbaty czy jakiejś substancji, w której jest kofeina. It's also where our problem is with taking pain medication. Ale również wtedy ten problem powstaje, gdy bierzemy środki przeciwbólowe. Sleeping pills. Tabletki na sen. And many other products. I wiele innych substancji. My dear friends, be very careful what you put in here. Drodzy, uważajcie bardzo na to, co tu wkładacie. Even though it's a tiny little pill. Nawet jeśli to jest maleńka pigułka. And you say, how could that little pill do any problem to me? Możecie powiedzieć, cóż takie maleństwo może mi zrobić? Whether it's a tiny little pill or whether it's a cup of coffee or tea or in all of these. Czy to będzie ta maleńka pigułka, czy filiżanka kawy, ewentualnie szklanka herbaty? They're poisons. Tam są po prostu trucizny. And they're affecting the electrical patterns in your brain. I wpływają na te przekazy elektryczne w naszym mózgu. And just like your computer, you're very careful how you handle your computer. Because you paid a lot of money for the thing. Na komputer na przykład wydaliście dużo pieniędzy, to bardzo ostrożnie z nim się obchodzicie.
And what Paul is telling us in Romans is be careful how we handle the human body. Be careful and give it to God, because this is what God has made for us. A tutaj w liście do Rzymian 12 rozdziale Paweł mówi: uważajcie, jak traktujecie swoje ciało, bo ma ono przynosić chwałę Bogu. So I'll show you just a little comparison between taking pain medication and drinking a cup of coffee. Chciałem pokazać pewne podobieństwo między przyjmowaniem jakichś tabletek przeciwbólowych na przykład, a wypiciem kawy. Pain medication is chemicals that go into your bloodstream, circulate through your body and through your brain. Kiedy przyjmuje się tabletkę przeciwmózgową, ona przechodzi do krwi i później dostaje się również do mózgu. And it blocks. It has a chemical that blocks chemical reaction from taking place. Tam są substancje chemiczne, które blokują przepływ informacji z jednej komórki do drugiej. Now, of course, it doesn't block it completely, but it blocks it enough to where, depending on how many pills you take, it blocks it enough to where you feel a little pain, but not much. Oczywiście nie blokują zupełnie. Część informacji przedostaje się, ale już się nie czuje tak bardzo tego bólu na przykład. Now, all of us are pretty happy for a pain pill sometimes when we have surgery or when we have a problem. No, czasami jesteśmy zadowoleni, że są takie tabletki, jeśli trzeba jakąś operację przeprowadzić albo coś nas bardzo boli. But the chemicals here, these chemicals, when you use coffee and tea or any caffeinated drink or caffeinated product, caffeine. Jeśli zażywamy herbatę, czy kawę pijemy, czy jakieś napoje, w których jest kofeina, it has a different reaction here, stimulating this to produce more acetylcholine or more neurotransmitters. To reakcja jest inna, bo tam akurat jest więcej tej substancji, która przyczynia się do przekazywania informacji. And caffeine causes the neurotransmitter acetylcholine, but one of the neurotransmitters, it causes it to, and it blocks, how can I explain this? It's a little bit difficult with translation. As soon as this fires, or as soon as this sprays to the next one, there's another chemical, another neurotransmitter that fires back and stops this. Problem jednak polega na tym, że kiedy tutaj się pojawia ten neuroprzekaźnik bardzo mocny i jakby rzuca na następną tą komórkę, to tam następuje reakcja odrzucenia tej informacji. And all of this process normally happens in 1/100th of a second. I to się dzieje w jednej tysięcznej chyba sekundy. It's amazing. To jest zdumiewające. How the human brain works. Jak szybko działa mózg ludzki. In other words, it passes the chemicals and then in 1/100th of a second it cuts it off so that it stops right there. Bardzo szybko informacja ma być przekazana, ale bardzo szybko jest też reakcja blokująca ten przekaz. But caffeine
inhibits the neurotransmitter esterase, it hinders it from being able to block that chemical spray. It holds back the esterase or the blocking neurotransmitter. Kawa blokuje działanie blokującego, to znaczy nie ma tego blokowania wtedy, kiedy się wypije kawę. So instead of the nerve, we call it firing. That's a little difficult maybe for you to understand. The nerve fires, or the nerve transmits its electrical current. Nerw przekazuje taki prąd elektryczny do następnej komórki. Where ordinarily a nerve would fire, and then time would pass, and it would fire again, and it would fire again. The electrical impulse would pass over, it would pass over, it would pass over. Te impulsy elektryczne następują co jakiś czas i przesuwają się do przodu. That's the way it should be. Właściwie tak powinno być. Those are normal nerve impulses. Tak normalnie funkcjonuje mózg. But when we use caffeinated drinks, ale gdy wypijemy napoje z kofeiną, it starts going like this. To te impulsy wyglądają w ten sposób. It just keeps firing because the neurotransmitter or the transmitter that is supposed to stop the firing is hindered by caffeine, so it just keeps firing. Coraz częściej następuje taki jak gdyby wybuch czy impuls elektryczny pojawia się. And so you say, well, that's great. No to powiecie, I can think so much faster when I drink coffee. Wspaniale, ja jak wypiję kawę, to rzeczywiście szybciej myślę. But my dear friends, it's not as great as you think. Ale drodzy, to nie jest tak wspaniałe, jak myślicie. And the thing that's causing the addiction is that when you become addicted to caffeine drinks and all, is that it your body becomes accustomed to this. And problem polega na tym, że powoli się uzależniacie do takiego działania mózgu. And this is what your body wants, begins to want and expect. I powoli ciało oczekuje, że to w ogóle będzie taka jedna linia tylko. Your normal nerve impulses are, they go up and down during the day. You have more electrical activity going on. That's normal. Nasz mózg funkcjonuje w ten sposób, że raz jest bardziej aktywny, później troszeczkę mniej, później znowuż bardziej i w ten sposób to wygląda. But when you drink a cup of coffee or anything with caffeine, then you have a marked fast increase. Ale gdy wypija się kawę czy napoje kofeinowe, to pobudzenie mózgu nagle bardzo wzrasta. And with caffeine, this nerve impulse will continue up for about 2 hours and then begins to drop down like this. I po wypiciu kawy to pobudzenie trwa mniej więcej 2 godziny, bardzo wysokie, ale później bardzo nisko spada. Now once it gets down to this point, a teraz, gdy chodzi o ten punkt tutaj krzyżujący się. Here you feel wide awake. You're able to think fast, you're able to work fast, everything goes faster. A więc gdy jesteście tutaj, to rzeczywiście wszystko działa szybciej, myślicie szybciej i tak dalej.
But when it drops off down here, below the normal line, ale ta aktywność później spada poniżej takiej normalnej linii. Now you feel, I need another cup of coffee so I can do my work. Ojej, czuję się już tak zmęczona, spać mi się chce. Muszę znowu wypić kawę. And so, you're just not able to function because you're down here with your Będąc tutaj, po prostu nie można funkcjonować. So you have another cup of coffee. No więc pije się kolejną szklankę. Up it comes again. Filiżankę kawy i znów jesteśmy na topie. And this goes on all through the day and up into the late night, so you can stay up. I tak wygląda to przez cały dzień i przez noc nawet, ale rano trzeba wstać. So you can stay up late and work on some of your work, or else watch television. So you can stay up late and work, or else watch television. A jeżeli nie można spać, no to co? No to ogląda się na przykład telewizję. Then when you go to bed, you have a hard time sleeping because you have so much, you're stimulated your nerves all day long. Tak pobudzaliście ten mózg przez cały dzień, że później w nocy nie możecie spać. And you're a bundle of nerves in the night. I jesteście taką wiązką nerwów. Now, my board is not very wide, so I'll have to just make this very short. But moja tablica nie jest dostatecznie długa, więc muszę to przedstawić w krótszy sposób. But here's the dark side. I teraz powiemy o tej ciemnej stronie picia. At first it seems that it's so beneficial to you. Na początku wydaje się, że picie kawy jest takie pożyteczne. But then, korzystne. Over a period of years of using caffeine drinks, the stimulation becomes less and the depression becomes greater. Kiedy pije się kawę przez lata, to później to pobudzenie jest coraz mniejsze, a poniżej linii, czyli taka depresja, powiększa się. And so at the beginning, więc na początku it helps you stay awake, it helps you work faster, and it helps you do many things. Bardzo pomaga. Umysł pracuje szybciej, lepiej. But after a period of years, it takes a cup of coffee to just get you up to the point where you would have been had you never drunk coffee before in your life. Ale po latach trzeba wypić trochę tej kawy, żeby być na takim normalnym poziomie, na jakim byście byli, gdybyście w ogóle nie pili kawy. So even though caffeine is chemically a stimulant, i chociaż kawa ma działanie stymulujące, and even though it's used for stimulating your nervous system, i chociaż ona stymuluje nasz system nerwowy, caffeine is classified as a depressant, as a depressing drug. Kofeina jest zaliczana do depresantów, czyli działających depresyjnie na człowieka. And in the Time magazine, back a number of years ago, there was an article on the fact that since 1905, they did a study from 1905 all the way down to our day. Wiele lat temu ukazał się artykuł w czasopiśmie Time, w którym były opisane badania od 1905 roku i poprzez wiele lat później. And they showed that every 10-year period from 1905, every 10-year period, as they studied the lives of people during each of these 10-year periods,
that there was more depression the next 10 years, more depression the next 10 years, and greater the next 10 years, greater every 10 years. I tam wykazano na podstawie badań, że co 10 lat powiększała się liczba ludzi mających depresję. And as you know, depression is an all-time high in the world today. I wiecie, że dzisiaj depresja dotyka bardzo wielu ludzi. And in the medical journal in America, it said that many people are in mental institutions because of the imbalance that caffeine has done in their brain. W jednym z czasopism medycznych napisano, że bardzo wielu ludzi jest w zakładach dla psychicznie upośledzonych dlatego tylko, że piją kawę. And so many complications come from drinking caffeine drinks. Wiele komplikacji później jest, gdy ludzie piją napoje z kofeiną. But what is the effect here on the frontal lobe of the brain? Ale dlaczego kawa ma wpływ na tę przednią część mózgu? The constant stimulation and depression and stimulating and depressing. This is what causes the drug addiction. Otóż takie stałe stymulowanie i później depresja, znowuż stymulacja i większa jeszcze depresja, to powoduje uzależnienie. But it also is what causes the frontal lobe of your brain to not be able to, as it says, it unbalances. Ale powoduje również the normal brain. Brak równowagi w tej właśnie przedniej części mózgu. Brak jest balansu. And this is the reason why God showed Ellen White that we should not use coffee, tea or tobacco in any way. Dlatego Bóg pokazał Ellen White, że nie powinniśmy używać ani kawy, ani herbaty, ani tytoniu w żadnym wypadku. Because it greatly affects our spirituality. Dlatego, że to ostatecznie również wpływa na naszą stronę duchową. Our ability to communicate with God. Na naszą zdolność kontaktowania się z Bogiem. And there's not one of us will ever get to heaven without learning to communicate with God. A nikt nie dostanie się do nieba, kto nie nauczy się komunikować z Bogiem. The only way our hearts will ever be changed, the only way we'll ever become like Jesus is for us to be able to have an open communication between us and God. Jedynym sposobem stać się podobnym do Jezusa to poprzez kontakt z Bogiem. Now, what about when a mother is pregnant and she's carrying her baby? A jeżeli kobieta jest w ciąży, nosi w łonie swoje dziecko and she's drinking coffee and tea. I pije kawę, herbatę. You see, the same thing that's happening in the brain of the mother. To samo dzieje się w mózgu matki. Is happening in the brain of the little baby. Ale to samo też dzieje się w mózgu małego dziecka. In fact, the caffeine, like alcohol. Last night I mentioned alcohol. Powiedziałem wczoraj o alkoholu, ale również i kofeina. The caffeine also crosses the placental barrier, the placenta. Kofeina ma wpływ na płód. And goes into the baby. Przechodzi po prostu do łożyska, przechodzi przez łożysko do dziecka. Your kidneys are able, they're functioning and they're able to help pass off the caffeine. Owszem, nerki trochę potrafią oczyścić krew. But the little baby's kidneys are not developed well yet.
ale na przykład maleńkiego dziecka te nerki nie są jeszcze rozwinięte. And so it has a greater effect. I wtedy wpływ na to nienarodzone dziecko jeszcze jest większy. On the baby than it does on you. Większy niżeli na matkę. Do you see how the devil works to try to damage our body and our brain structure before we're ever born? Widzicie, jak diabeł próbuje zniszczyć człowieka, zanim się jeszcze urodzi? Now I'd like to just mention the effect of caffeine drinks on our stomach. A teraz chciałbym powiedzieć też, jakie mają wpływ napoje kofeinowe na żołądek. Caffeine increases the acid in your stomach. Kofeina podnosi ilość kwasów żołądkowych. Our stomach has millions of little cells that are producing the acids that are in the stomach. W żołądku mamy miliony komórek, które produkują kwasy żołądkowe. And so all of these little cells produce the amount of acid necessary for the digestion of your food. One produkują taką ilość, która jest potrzebna do trawienia pokarmu w żołądku. But use of caffeine causes acetylcholine, a neurotransmitter, to join with the chemistry of the stomach and increase the amount of acid, stimulates the acid to increase. Ale gdy się wypija napoje kofeinowe, to elektroprzekaźniki zaczynają szybciej funkcjonować i również tutaj przekazywanych jest więcej kwasów do żołądka. Causing the stomach to put out a larger amount of hydrochloric acid. Zwłaszcza więcej pojawia się kwasu solnego. Causing ulcers. A później są wrzody żołądka. And many and cancers and many other problems in the stomach and intestinal tract. I wielu ma problemy z całym tym przewodem trawiennym. I don't remember the exact amount of increase of cancer of the colon. Nie pamiętam dokładnie, jaki procent jest systematycznego wzrostu w ilości zachorowań na raka jelita grubego. But in my notes I have a list of with one cup of coffee the chances of cancer of the colon is this, and at two cups a day, that's this, at three cups a day, it's this, at four cups a day, it's this. It's increasing the risk of cancer of the colon. Ale w swoich notatkach mam to dokładnie pokazane, jak wzrasta ryzyko zachorowania na raka, kiedy wypija się na przykład jedną szklankę albo dwie, więc coraz bardziej wzrasta ryzyko również od dostania raka. And so God has told us that we as his people preparing to be among the 144,000, preparing to be a part of his kingdom, should not use coffee, tea, tobacco, alcohol. Dlatego Bóg nam mówi, że jeśli chcemy należeć do tej grupy 144 tysięcy, szczególnie wybranych, to nie powinniśmy pić ani kawy, ani herbaty prawdziwej, ani tym podobnych rzeczy. May God help us. I oby Bóg nam pomógł. To get away from all the drugs. Pozbyć się wszystkich rzeczy uzależniających. And poisons. Trujących. Caffeine is a drug. It's a poison. A kofeina jest narkotykiem, jest trucizną.
And may God help us to get away from all those things and come back to a natural, simple diet. Oby Bóg pomógł nam pozbyć się tych wszystkich stymulantów, a wrócić do takiej normalnej, prostej diety. The natural foods and natural herbs that God has supplied for us. Bóg dał nam tyle naturalnych produktów, naturalnych jarzyn i innych rzeczy. To give us healthy bodies. Żebyśmy mieli zdrowe ciała. But also to give us a healthy brain. Ale również, żebyśmy mieli zdrowy umysł. So we'll end with this right now. We'll have a break for a few moments. Za chwilę zrobimy przerwę. And then I want to talk to you about something else. A później zechcę mówić o czymś innym. God bless you. Niech Was Bóg błogosławi.